Cześć, witajcie, z tej strony Robert, które to my już mamy, bo nawet nie wiem, 303 Q&A. Dzisiaj na dworze może wiać, może szumieć, miałem do wyboru albo ten scenariusz, albo nagrywać w domu, gdzie jest straszne echo, a to jest chyba coś, czego najbardziej nie lubię. Ja jestem na wyjeździe urodziny, takim kilkudniowym dosłownie, więc na jutro też mam materiał przygotowany, jeszcze psy szczekają, Boże. W każdym razie nagrywam na dworze, więc przepraszam za okulary, ale jednak świeci. No i przejdźmy sobie przez to szybko, bo jednak faktycznie będzie się to wysyłało dość długo, podejrzewam. Okej, Jakub Kordan-Siński, niestety nie ma przelicznika SAR z USA na UE, kompletnie inne sposoby pomiaru, inne dopuszczalne dawki. To ja wiem, mój 5T ma jeden z wyższych SAR-ów na rynku, a wciąż żyje, nie świecę w ciemnościach jak Iris Kłodowska. Tu na razie ciężko powiedzieć, bo nie wiadomo jak to będzie w długo, bo tak chwilowo to pewno w żaden sposób znaczący to nie oddziałuje, chyba że ktoś trzyma telefon przy głowie i prowadzi 20-godzinną rozmowę na ładowarce, ale to się nikomu nie chce, raczej ktoś korzysta ze słuchawek, które też pewno nie jakichś tam SAR-ów specjalnie nie mają podawanych, przepraszam, auto, ale to pewno za kilka lat zobaczymy jak to będzie faktycznie wychodziło. Igor XD04, drugi jestem, świetnie, tak trzymać. Mark Antosiewicz, śmieszne jak dla mnie ta rozdzielczość Full HD plus w Note 10, nawet stary Note 4 miał 2K. No tak, tylko że pytanie jest takie, bo ja oczywiście do recenzji staram się używać maksymalnej rozdzielczości, żeby zobaczyć jak bardzo obciąża ten ekran jednak duży w tych nowych smartfonach samą baterię, natomiast później i tak się przerzucam zawsze na Full HD plus, bo to mi wystarczy. Jedyny taki profit to powiedzmy na YouTubie, gdzie możesz wybrać rozdzielczość i możesz skorzystać sobie z 2K, jak jesteś na Wi-Fi, to wtedy jednak wygląda to ładniej niż Full HD, ale tak na ogół to pewno żadnej różnicy dużej nie ma, więc i tak większość osób nawet nie zagląda do tych ustawień, a jest automatycznie ustawiona ta średnia rozdzielczość w większości przypadków modeli niestety. MC Beck, słuchaj pytanko panie Robercie, od razu mówię, planuję kupić jeden z budżetowych flagowców, zastanawiam się głównie nad Mi 9, Mate 10 20 Pro. Honory odpadają ze względu na IPS, dla mnie lepszy Mi 9 Snap 855 ekran nie jest zakrzywiony, lepszy notch, znaczy ja wiem czy jest lepszy notch i jest sporo tańszy. Z drugiej strony teraz mam telefon od Huawei i bardzo przyzwyczaiłem się do nakładki software'u dorać. Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o Mi 9, ona rzeczywiście jest świetna w swojej cenie, natomiast to do Mate 20 Pro wydaje mi się, że się nie równa, bo jednak szeroki kąt w nocy lepsze zdjęcia robi w Mate 20 Pro, ma lepszą baterię Mate 20 Pro, ekrany chyba też już nie mają jakichś większych problemów, no i wizualnie to jest w ogóle przepaść, bo dla mnie Mate 20 Pro to jest jeden z ładniejszych telefonów, który mi się z tyłu bardzo, bardzo podoba. Ja na pewno, no i ta bateria, to, która tam po prostu świetnie wytrzymywała, więc ja pewno bym brał Mate 20 Pro. Jeżeli, nie wiem jaka jest różnica w cenie, ale jeżeli możesz dołożyć, to pewno bym się dołożył właśnie do Mate 20 Pro. Marcin Soszyński. Cześć Robert, jeszcze raz. Soszyński, nie Soczyński. Tak, wiem, dobrze przeczytałem teraz. Co do wyskakujących powiadomień w McAfee, to raczej wina producentów, którzy rzucają beznadziejny antywirus. No tak, ale ktoś, kto wypuszcza powiedzmy ten komputer, czyli producent, czy dystrybutor, no to się na to zgadzają, tak? No ja nie wyobrażam sobie, żeby do sprzętu za 10 tysięcy złotych wrzucać antywirus, który jest po prostu beznadziejny i który wyrzuca cały czas ci powiadomienie i musisz go w końcu odinstalować, bo dostaniesz szału, więc to jest wina, to nie, to jest, no ktoś po prostu się tutaj ostro sprzedał, tak? I samochód. Ktoś się ostro sprzedał i za to powinno być cięgi, że rozumiem, że to przy laptopie za 1000 czy 2000 zł, okej, pół biedy, ale jak jest laptop, kurczę, za dychę czy za 6 koła, no to nie wypada naprawdę. Gdyby dorzucali ci 3-6 miesięcy bitw Defendera z Internet Security, to by nikt nie narzekł, ale wiadomo jest, że szanujący się producenci nie muszą wrzucać swojego demo wersji i za to płacić procentom. Co do kafelek z grami, to jest irytujące i po usunięciu tych kafelek i ustawieniu Windowsa pod siebie, wygląd programu etc. warto stworzyć wersję ISO systemu, by przywrócić już gotowy produkt przygotowany pod siebie. W chwili zaś, gdy w radiu pojawiły się reklamy iSpotów, gdzie za darmo skonfigurują ci twojego iMac'a, to powoli mam wątpliwości co do intuicyjności tego systemu albo inteligencji ludzi. Znaczy wiesz to, prawda jest taka, że dużo rzeczy jest inaczej, po prostu trzeba się tego nauczyć, tak? No jeżeli ktoś żył całe życie Ctrl-C, Ctrl-V, a jeszcze powiedzmy miał za sobą powiedzmy jakąś pracę magisterską czy licencjacką, więc no właściwie na tym to pewno polega, w niektórych przypadkach przynajmniej, to po prostu musisz się nauczyć jakby klawiatury, skrótów, gestów przede wszystkim, jeżeli korzystasz z touchpada, tak jak ja teraz na MacBooku Pro nagrywam,
no to pewne rzeczy jednak sprawdzę, czy się nagrywa, bo to jednak jest dość istotne. Sprawdźmy, czy się nagrywa. Tak, nagrywa się, okej, okay, dobra, żeby nie było, że się nie nagrywa. Więc pewne zmiany są i to trzeba się nauczyć, więc myślę, że z tego tytułu to też wynika. To nie jest tak, że Mac nie jest prosty, jest prosty, tylko pewne rzeczy inaczej. Jeżeli ktoś od 15 lat miał Windowsa i wie, że w ustawieniach są tam dodaj, usuń programy i tak dalej, no to jednak działa to troszkę inaczej tutaj. No, pewne uprawnienia i rzeczy są jednak troszkę zgoła odmienne, więc myślę, że z tego to wynika, ale nie wiem, czy to też nie jest taka wartość dodana, powiedzmy, tak, że możesz po prostu, kupując sprzęt, możesz dostać do niego jakby taki sam uczek, więc jeżeli ktoś pierwszy raz kupuje sobie komputer, to po prostu nie będzie tak, że przyjdzie do domu i będzie musiał sięgać gdzieś tam do YouTube'a, żeby po prostu poszukać sobie jakiś tutoriali. Ogólnie to dźwięk powinien być w miarę ok, bo nagrywam z iPhone'a przez krawatowy mikrofon, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Pan B711, grałeś w Zeldę? Nie. A jeśli tak, to co nie sądzisz? Niestety nie grałem, w ogóle mnie nie porwało, chociaż podobno najlepsza gra. Ja grałem w 3 gry chyba, czy w 2 gry właściwie na Switchu, FIFA 18 to była chyba i Skyrima, to są moje 2 ulubione gry na Switcha i w nie sobie pykam od czasu do czasu, jak mam czas. Masło maślane. Marek, on to się wiesz, odnośnie Sony, to prawda, używam od miesięcy XZ Premium, największy zawód u nich to jest ten aparat, czy to XZ2, a nawet XZ3. Niestety starsza flagowa S7 ma po prostu lepszy aparat, dlatego długo Sony nie zostaną. No tak, 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 no, znaczy ja uważam, że po prostu jest splot wielu kiepskich decyzji. Wiele rzeczy dobrze rozwiązują, jak na przykład aktualizacje, no bo mają prawie czysty Android, uprościli go przez wiele lat. Aplikacje multimedialne mają bardzo fajne, choć oprócz aparatu, chociaż ta ostatnia jakby jego wersja jest już dużo lepsza. Telefony mają ładny kształt, tak, i śmigałem naprawdę, wyciągałem świetne wyniki na baterii, no, XZ3 już tak gorzej wyciągnąłem, ale chyba też nie było jakiejś w sumie nigdy rewelacji, jeżeli chodzi o flagowce. W każdym razie, no niestety dużo złych decyzji i wygląda to w ten sposób, że ogólnie finalnie niestety wyszło to kiepskawo, bym powiedział. Mateo, YouTube. Jaki powerbank polecasz? Zależy mi na, żeby miał 10 000 mAh i szybkie ładowanie. Dodam, że będę go używał do ładowania Samsunga Galaxy S9. No wiesz, może zawsze wziąć jakiś Samsungowy. Zresztą kolega chyba tam tutaj poleca. O Boże, jacyś sąsiedzi tu gadają głośno, przepraszam. Grzybek. Mam od kilku miesięcy, jestem zadowolony. Miał jakiś fast charge od Samsunga. No tak, ja mogę powiedzieć, że ten Green Cella Prime jest naprawdę bardzo dobry. On ma bardzo dobre ogniwa, tak samo jak Samsungi i Xiaomi. To są te, które miały najlepsze ogniwa i najdłużej wytrzymywały po prostu. I jakby 10 000 mAh miało najwyższą sprawność, więc najbardziej się przekładało na po prostu sensowne wyniki. A szybkie ładowanie to musisz zobaczyć, jak to są wszystkie te porty opisane, żeby mieć, powiedzmy, jakby najlepszy dla siebie wynik, tak? Natomiast S9 i tak chyba nie przejmuje więcej niż 18 W, tak? Więc właściwie każdy z szybkim ładowaniem powinien go tutaj zadowolić. Cover, powiedziałeś, że nie uznajesz szkieł hartowanych. Dlaczego? Czy nie lubię? Znaczy ja mam ogromną rysę na iPhone'ie, gdzieś tam Note'a też porysowałem, Pixela też mam porysowanego. Są to jakieś mniejsze, większe ryski, natomiast nie lubię szkieł z tego względu, że po prostu cenię sobie jakby ten feeling, który zaprojektował producent urządzenia, że tak jak trzymam urządzenie, tak z niego korzystam i znacznie tak bardziej wolę. Nie lubię tych wszystkich szkieł i ten, chociaż ja zdaję sobie z tego sprawę, że one rzeczywiście mocno pomagają, jeżeli chodzi o takie codzienne użytkowanie i takie jakieś nieprzyjemne wypadki. Jezus Maria, Jezu, jak mnie to drażni, idę po prostu w odludne miejsce, cicho tam. Idę w odludne miejsce i mi po prostu gadają. O Boże, przepraszam Was. Grzybek, hej, poszukuję nowego flagowego telefonu, przesiadka z archaicznego już S6. Z racji, że nie wymieniałem telefonu zbyt często, szukam czegoś na dłużej. Najbardziej zastanawiam się nad Note 10, podoba mi się wygląd, choć tak naprawdę rysik jest mi zbędny. Czy jesteś w stanie polecić i uargumentować, jaki telefon
na ten moment będzie najlepszym wyborem, nie stwarzając na cenę czy markę. Pozdrawiam, dziękuję. Znaczy powiem tak, na pewno z tych telefonów, które bym brał dla siebie pod uwagę, jeżeli chodzi o jakby brak limitów cenowych, to na pewno P30 Pro jest świetny, ale też bym czekał teraz na Mate 30 Pro, bo zawsze Mate są troszkę bardziej dopasione, a ta różnica w cenie może nie będzie jakaś tam dramatyczna, tym bardziej, jeżeli nie masz powiedzmy limitu i to na wiele lat ma być przewaga, jakby przesiadka. Druga kwestia to na pewno Note 10, 10 Plus. 10 jest naprawdę całkiem komfortowy, jeżeli chodzi o trzymanie w ręce, ale też bym się tak mocno nie nastawiał na to, jeżeli nie korzystasz z rysika, no bo można wziąć S10 z plusem, która jest na pewno już teraz tańsza i będzie śmigała równie podobnie, nie ma tam jakichś dużych braków, tak niektóre rzeczy mają nawet dojść, sam skąd pisał. Myślę, że piksele są świetne, tak do takiego codziennego użytkowania. Jeżeli chodzi o iPhone'y, to nic nie pisałeś, no ale to też bym już teraz czekał, nie kupował żadnych iPhone'ów, broń Boże, teraz. Więc to są telefony, które są takie super bezpieczne, że są naprawdę mega, mega takie... HTC bym polecił coś, ale nie mają nic nowego, stare bardzo wolno dostały aktualizacje. Sony nie są na pewno uniwersalne, jeżeli chodzi o aparat. Honory jednak są słabsze od odpowiedników Huawei'a, chociaż troszkę tańsze, więc tu może być jakby... No Oppo też są świetnymi telefonami, natomiast też trzeba się polubić z tą nakładką, bo ona jest taka bardzo rozbudowana, ale moim zdaniem nie jest aż tak super estetyczna, więc kwestia kto co woli. Krzysztof Karpiłowski. Smartfon to nie tylko aparat fotograficzny, liczy się również cała reszta. Używam Sony XZ3, która nie odstaje od konkurencji, procesorem, ekranem, który zresztą wielu recenzentów uważa za najlepszy, a przynajmniej jeden z najlepszych. Ja też byłem zadowolony mega z ekranu, ale nie uważam, żeby był najlepszy, bo na pewno nie był tak super jasny jak, nie wiem, S10, iPhone'y i tego typu urządzenia. I zastosowanymi materiałami, a co do aparatu, to nie... aparatu nie jest taki zły, jakby go niektórzy przedstawiają. Myślę, że w ślepym teście, gdzie pokazalibyśmy dwa zdjęcia obok siebie z Sony i konkretnie, to wielu fachowców miałoby problemy z powiedzeniem, które zdjęcie jest z danego telefonu. Sony ma swoich klientów i oni dalej będą kupować te telefony, a co do ilości sprzedanych, to przykład motoryzacyjny Audi sprzedaje mniej od Volkswagena. I czy to znaczy, że jest gorsze? Nie, ale Audi jest droższe co najmniej o 45-50% odpowiedniej klasy do klasy względem swojej konkurencji, a Sony nie jest o tyle droższe i bardziej unikatowe, żeby na tym zarabiać, tak? No, powiedzmy iPhone'y czy Samsungi, jak się będą tak gorzej sprzedawały, to telefony za 4000, to i tak profit będzie per saldo większy. Natomiast Sony jest wszystko w porządku, tylko Sony po prostu nie potrafi zrobić wszystkiego do końca tak idealnie, bo jednak o ile zdjęcia, faktycznie zgodzę się z Tobą, że one będą wyglądały bardzo podobnie, może trochę większe beczkowanie przy szerokim kącie, bo to był tam powiedzmy problem i na pewno w zdjęciach nocnych będzie odstawał ten telefon bez dwóch zdań, ale problem jest jednak to, że te zdjęcia nie są robione tak samo szybko, ta aplikacja nie oferuje tylu samych funkcji. Jest masa przykładów, gdzie recenzenci mieli problemy z tym, że telefon się wyłączał podczas robienia zdjęć. Mi się apka też raz zawiesiła i zawiesiła cały telefon. Więc jest masa przykładów problemów, które się w ogóle u konkurencji już nie pojawiają od wielu, wielu lat, więc no, trzeba się też nad tym zastanowić. I moim zdaniem po prostu decyzje Sony nie są odpowiednie, tak? O ile do długości i proporcji telefonu zgadzam się, bo jest znacznie wygodniej, no ale skoro telefon jest długi i wąski, no ale bateria tam wytrzymywała na maksymalnie 4 godziny, to jest słabo w porównaniu do wszystkich właściwie flagowców, które w tym roku danym testowałem. Ale doceniam, jeżeli ktoś jest fanem Sony, no to XZ3 jest świetnym urządzeniem, bo to jest na pewno najlepsze Xperia od wielu, wielu lat i to jest dużo większy przeskok niż Xperia 1. To jest dużo większy przeskok niż jakikolwiek poprzedni smartfon Xperia. Nawet XZ3 nie była takim dużym przeskokiem jak 1 teraz, naprawdę, bo aparat jest mocno poprawiony, wideo jest mocno poprawione, masa ciekawych takich jakichś feature'ów, które są gdzieś tam pokrywane w systemie, ale też ogólnie po prostu wrażenie telefonu, jak działa, jest znacznie, znacznie lepsze. Adam Jawor. Cześć Robert, czy masz może w planach robić jakiś filmik odnośnie konsol? Zastanawiam się nad Nintendo Switch Lite, czy mógłbyś mi również wypowiedzieć odnośnie gier mobilnych? Moim zdaniem dzisiejsze gry mobilne wyraźnie odbiegają od możliwości, które oferują nam flagowce. Pozdrawiam. Znaczy, wiesz co, odnośnie z Nintendo raczej nie, czy tam konsol, bo ja jestem taki, że po prostu mi się jakaś gra podoba i tak jak na Xboxie One X, gram tylko właśnie w F1.
czy tam próbuję trochę przejść Red Dead Redemption, a na Switchu też mam tylko dwie gry, jak mówiłem wcześniej, więc niespecjalnie jestem jakby, może nie, że obiektywny, tylko nie mam takiego dużego spektrum, żeby powiedzieć tak, jak mogę się wypowiedzieć na temat smartfonów, bo z pamięci jestem w stanie, powiedzmy, jakieś plusy, minusy każdego modelu wymienić. Natomiast jeżeli chodzi o gry, no ja ich nie przechodzę do końca, albo bawię się w jakichś tam grach bardziej sandboxowo niż przechodząc fabułę, więc nie byłbym specjalnie obiektywny, tak, jeżeli chodzi o wszystkie gry. A na podstawie jednej gry czy dwóch, no to trochę tak bez sensu też robić. A odnośnie gier mobilnych, nie wiem, wydaje mi się, że mogłoby być wyglądać dużo lepiej, tak? Tylko że jakby problem cały czas pozostaje jeden, bo podejrzewam, że grafika jest w stanie to wszystko uciągnąć, bo jak nawet włączam wysokie detale, to na wszystkich telefonach, które mają Snapa 850 już i spokojnie, czy 8.4, wcześniejszych 8.5 działało to naprawdę bardzo dobrze przy Full HD. Natomiast problem jest taki, że jednak ogniwo jest zbyt słabe, tak, i bateryjne, i ono po prostu nie wytrzymuje tego, więc myślę, że to musi być powiązane, że może procesorowo dogoniliśmy już technologię, jesteśmy gotowi na dużo lepsze produkcje, większe, bo pamięci też mamy większe, szybsze w telefonach, natomiast wydaje mi się, że taka gra jakby miała być naprawdę taka mega dokoksiona, w sensie, żeby były jakieś fajerwerki i żeby pełna moc procesora była wykorzystana, no to moglibyśmy sobie 40 minut pograć w taką grę i bateria by się rozładowała albo przegrzała, więc myślę, że to jest największy problem tak na dobrą sprawę. Piotr Czubiński. Odnośnie dzisiejszej młodzieży, to zawsze ludzie palili i pili w wieku buntu, a dzisiaj między innymi przez technologię młodzież coraz rzadziej sięga po papierosy, są na to badania. Dziwne, wydaje mi się, no nie wiem. Dzisiaj problem jest to, że młodzież się patologizuje, że się od siebie oddala. Często jak czytam komentarze hurdur, jak można pić, palić, to mam wrażenie, że są ludzie, których nikt nigdy nie zapraszał na imprezy i w ramach reakcji obronnej stwierdzają, że to towarzystwo, które się bawi, nie jest ich godne. Znaczy, ja powiem tak, że ja jestem chyba dobrym przykładem tego, bo jak ja byłem dzieciakiem, to komputery już były, tak, ale nie były tak powszechne. Sieć była, ale nie, dopiero gry sieciowe wchodziły, powiedzmy. Ja pamiętam, że pierwszą grą, w którą tak mocno naparzałem sieciowo, ale powiedzmy przez internet stricte, że komunikowaliśmy się na gadu-gadu pisząc i to na komputerze, a jednocześnie grając, to był Medal of Honor Allied Assault. Nie wiem, to był 2001 rok czy coś takiego, więc sporo lat temu i to była pierwsza taka gra. Ale do tej pory, jakby w tamtym okresie również, to było jakby takie wyskoki, natomiast ogólnie to wyglądało bardziej na tej zasadzie, że ja po powrocie ze szkoły robiłem lekcje, żeby mieć z głowy, że tak powiem, i wychodziłem na boisko i wracałem wieczorem, więc albo graliśmy w kosza, albo w piłę i tak wyglądało moje dzieciństwo, nie było czegoś takiego, że się spędzało. Oczywiście weekendy czy wieczorem gdzieś tam przed komputerem się siedziało i tam coś grało, bo były już jakieś gry i tak dalej, ale telefony były bardzo proste, albo nie było jeszcze, nie były połączone z internetem, albo internet był bardzo drogi. Więc Wi-Fi to jeszcze nikt nie wiedział o tym, że jest Wi-Fi, żeby sobie w domu robić czy coś takiego. Wszystko jeszcze było na ISDN-ie czy jakichś tam modemach, więc stały łącza to była jakby pieśń przyszłości. Ale zgadzam się oczywiście też, chociaż nie jestem przekonany do tego, myślę, że teraz ludzie też piją, palą i jakby technologia nic do tego nie ma, bo jakby to w żaden sposób nie ogranicza, tak? Tym bardziej pokazanie właśnie takich pato streamerów, którzy siedzą, słuchają sobie muzyki, czy oglądają śmieszne filmiki, klną, obrażają kogoś, terroryzują i jeszcze do tego piją, palą na wizji, więc raczej nie. Witam, wiecie, naszły mnie takie myśli. Problem jest. Dobrze, to jest Krzysztof Garbarek. Problem jest taki, że spora część aplikacji na Androidzie nie działa bez usług Google Play, a wątpię, by Google przeniósł usługi Google Play w systemie Huawei, a nawet jeżeli Huawei się jakoś uda uruchomić, to Google będzie je pewnie blokował, by zmniejszyć liczbę osób przesiadających się z Androida na Harmony OS. Nie wiem, zobaczymy, no bo to jest open source'owy jednak kod, tak? To nie jest tak, że nikt nie może z tego korzystać. Są ludzie, którzy mogą korzystać, są platformy, na które ludzie jest jakby
otwarta platforma, więc wszystkie modyfikacje Androida w takie bardziej mocne są jakby dostępne, są jakby dopuszczalne, więc nie wiem, może jakoś będzie to bazowało również na usługach, a jakby Google'owi będzie zależało na tym, żeby tych usług było jednak mimo wszystko jak najwięcej. Korzystasz jeszcze z jakichś innych smart, oprócz Fibaro i wspomnianych Xiaomi, bo ciekawi mnie, jak sprawuje się po dłuższym okresie użytkowania, bo niektóre urządzenia, o Jezu, wie, ja mam nadzieję, że tego nie słyszycie, podobne platformy wariować w niektórych przypadkach, na przykład na kanale Test Hub wypowiadał się na ten temat chyba Szafa, jeżeli się nie mylę. Znaczy, u mnie wszystko działa, natomiast ja mam problem taki, że ja Fibaro, o ile mam zbudowane, to do tej pory korzystałem z aplikacji, a teraz zrobiłem sobie Raspberry Pi i zrobiłem sobie tego, jak to się nazywa, no takiego HomeKita, tylko że na Raspberry Pi, a Homebridge'a. I tak to działa i tam można wspinać różne rzeczy, bo Philips Hue można spiąć, można też tą całą bramkę Xiaomi sobie kupić, sobie pospinać, osobno żarówki można dodawać, więc można to pospinać. Ja nie mam jakichś większych problemów poza tym, że jak wyłączą mi prąd, to muszę ręcznie uruchomić po prostu tego Homebridge'a, to jest jedyne ograniczenie, a tak to właściwie u mnie wszystko działa, nie mam takich problemu, żeby coś nie działało. Są jakieś momenty, że na przykład, nie wiem, coś tam się, jakaś kamera mi się wyłączy, bo mam te kamery Tatmo, które też są zgodne z HomeKitem, że coś się wyłączy, ale to na przykład okazuje się, że na przykład, nie wiem, było jakieś przepięcie było w gniazdku albo ogólnie w sieci, bo widzę, że na przykład się piekarnik też wyłączył i się zresetował czas, albo coś się zaktualizowało, więc ogólnie takich jakichś wielkich problemów raczej nie mam. Dominik Głowacz. Czy uważasz, że producenci flagowych marek w przyszłym roku ruszą do tego, żeby ich aparaty były lepsze? Chodzi o to, że większy nacisk na to postawią. To, co w tym roku aparat P30 zrobił z całą resztą, jest masakra, co dopiero P40 Pro. Przykładowo tak teraz ze statywem gimbalem P30 Pro można robić czasem lepsze foty niż zwykłą lustrzanką, a mieści się w kieszeni spodni. Tak, ale to wszystko jest robione softowo, tak? No, w sensie optyki nigdy nie zastąpisz softem i to jednak zawsze ta boka będzie wyglądała sztucznie, nawet na pikselu, która moim zdaniem jest najładniejsza ta boka, bo jest taka robiona typowo generyczna przez soft i działa to naprawdę rewelacyjnie, bo Google się uczy na tych zdjęciach z każdą fotką, to nie wygląda to tak ładnie jak powiedzmy z jakiegoś naprawdę dobrego lustra, które masz podpięte do aparatu. Możliwości będą coraz większe, tak, ale jednak nie będzie to wyglądało nigdy tak do końca profesjonalnie jak z aparatów. Myślę, że jakby fajnym kierunkiem była Nokia 9 też pod tym względem, że chodziło o to, żeby mieć zdjęcia albo dostęp do zdjęć, które mają bardzo dużo informacji w sobie, żeby można było je jakby w przyszłości bardziej edytować, tak, żeby można było je poddawać lepszej obróbce. To jest sensowne, chociaż bezsensowne wykorzystanie tych tam powiedzmy 4-5 obiektywów do jednej ogniskowej. Ale faktycznie, no jesteśmy w takich czasach, że P30 Pro, Note 10, myślę, że to są takie telefony, iPhone'y też no, odbiegają w nocy, ale na przykład mocno odganiają wideo. Ale teraz na przykład mam LG G8S i świetnie sobie radzi. Wideo w ogóle ma tak stabilizowane, że jak to dzisiaj oglądałem, bo tak sobie nagrywałem tam różne jakieś klipy. Jak dzisiaj zobaczyłem, jak to jest stabilizowane przy 4K z każdego obiektywu, to mówię, wow, LG odrobiło lekcję. Jestem po prostu w totalnym szoku, jak fajny jest ogólnie ten, no poza jakimiś tam innymi mankamentami, do których zawsze się czepiam, ale jak fajnie nagrywa i robi zdjęcia ten telefon, jestem w dużym szoku. Więc żyjemy w fajnych czasach, że po prostu jakby ta technologia mocno wyprzedza to, czego byśmy oczekiwali, tak, bo już powiedzmy nawet kilka lat temu byliśmy zadowoleni ze zdjęć, mówimy, a to już jest taki poziom, że nam wystarczy, a tu rok do roku nam coś tam dorzucają i wygląda to świetnie. Więc mamy fajne czasy, mam nadzieję, że za parę lat rzeczywiście te fotki będą dużo lepsze i wtedy producenci zaczną iść w to, żeby robić te matryce jeszcze większe. I myślę, że to jest sensowne. Jamfan, jaki upadek Sony? Co to za youtuber wciskający takie kity? Czytałem ten komentarz wcześniej, znaczy, może nie doprecyzowałem, chodzi mi o jakby dział mobilny, tak? No skoro dział mobilny się zwinął i został wcielony do innego działu, to znaczy, że po prostu już nie był na tyle nierentowny, żeby sam się nie utrzymał, tak? I tak by się rozpadł. Natomiast no samo Sony oczywiście świetnie trzymam, bo Sony Pictures i PlayStation w ogóle tam, wiecie, gniecie tego Xboxa, ale pod względem ilości sprzedanych sztuk przynajmniej, ale mobilnie to niestety no, mocno zaprzepaścili, tak? I jakby sprzedaż im mocno spadła. I ja żałuję, bo ja lubię Sony i akurat to jest firma, której mi mocno żal i chciałbym, żeby po prostu się odbliżyli
z jakimś takim flagowcem. I to nie to chodzi, że oni robią złe telefony, tak? Tylko że oni robią telefon lepszy niż powiedzmy Xperia, która była, nie wiem, tam 2 lata temu, tak? No ale konkurencja poszła o 3 kroki do przodu, tak? I wprowadziła milion innych rzeczy, które są dużo lepsze, tak? I nawet jeżeli powiedzmy ktoś by się uparł, że telefon jest najładniejszy, że robi najlepsze zdjęcia, tak, ale aparat może robi fizycznie fajnie zdjęcia, ale jakby sama aplikacja jest dużo, dużo gorsza od reszty i nie potrafi jakby takim normalnym robieniem zdjęć dogonić tego, co potrafi konkurencja, tak. Rozmywanie tła jest na Xperiach, nawet na tej ostatniej 1, jest bardzo słabe. No, bateria, tak jak mówiłem wcześniej, jest masa błędów, które moim zdaniem zostały popełnione i niestety nic się tutaj nie zmieniło. Marek Zawadzki, chciałbym kupić telefon dla dziewczyny, tak 1000 zł, ma 20 lat, co sądzisz? 1000 zł można jeszcze kupić A3, bardzo polecam, fajny telefon, bo świetnie wytrzymywał na baterii, tak przyzwoicie, działał bardzo dobrze, czysty Android, więc jest taki, myślę, że naprawdę bezpieczny. Redmi Note 7 jest super telefonem, nawet w tej jakiejś tam lepszej wersji pojemnościowej. Można się na takiego skusić. Może zeszłoroczny jakiś średniak, taki z wyższej półki. Myślę, że A50 już powoli się też zbliża do tego. Samsung, bardzo fajny telefon z bardzo dobrym ekranem. Mateusz Szlejs. Robert, ostatnio tak chciałem się ciebie zapytać, czytasz jakieś książki, masz ulubionych autorów, gatunek, posiadasz może jakiś czytnik e-booków, wolisz papier czy e-book? Pozdro. Nie, znaczy nie mam e-booka, nie czytam za bardzo, bo nie mam za bardzo czasu, dużo mi jednak poświęcam, albo jak mam czas, to poświęcam go rodzinie, jak nie mam czasu, no to siedzę raczej nad pracą, zresztą tak samo jak tu na wyjeździe, no niby jadę sobie na 3 dni, żeby odpocząć, ale i tak wziąłem laptopa, tak, wziąłem sobie aparat, żeby sobie ponagrywać jakieś przebitki do telefonów, wziąłem też tam 3 telefony wziąłem, więc ja raczej nigdy nie mam za bardzo na to czasu. Czytam teraz tę książkę o Timu Cooku, dostałem ją od wydawnictwa i bardzo fajna. Znaczy świetnie się zaczyna. Jezu, przepraszam, moje okulary mi odpadły. Świetnie się zaczyna i myślę, że ją doczytam, tylko muszę znaleźć na to czas. Piotr Kapusta. Zastanawiam się nad Moto One Vision, Honor 20 Lite, Redmi Note 7. Co o nich sądzisz? Czy w tej cenie znajdę coś lepszego? Ja bym się zastanowił jednak między Note'em 7 i One Vision. One Vision bardziej z naciskiem na aktualizację, na czystego Androida. Na bardzo dobry aparat mimo wszystko. Redmi Note 7 gorzej wypada w aparacie, ale myślę, że lepiej wytrzymuje na baterii i płynność, jeżeli chodzi o płynność telefonu, wypada Note 7 przyjemniej. Szymon 123. Dzień dobry panie Robercie, jestem Robert. Plany zakupu nowego telefonu w granicach 1000-1500. Był to sprzęt wydany w tym roku. Będzie miał służyć głównie do przeglądania portali społecznościowych, dzwonienia gry i zdjęcia. Nie mają dla mnie większego znaczenia. Chcę, by sprzęt był wart swojej ceny. Wstępnie Mi 9 SE, A50 lub P30 Lite. Ale widząc specyfikację, to ten podpowiada mi, że Xiaomi. Aczkolwiek jestem zwolennikiem Huawei i czy opłaca mi się poczekać do premiery Mate 30 Lite, który będzie trochę podobny do Mi 9 SE? Na chwilę obecną zauważyłem, że na bezcenie jest P Smart Z za 920 zł. W to bym się nie pakował, w tego P Smarta Z. Znaczy, mam go, testuję już go chyba tydzień, więc powiem, w przyszłym tygodniu będzie recenzja, powiem wam, że to może nie jest zły telefon w tej cenie, ale są telefony po prostu lepsze, albo do których bym dołożył te 100-200 zł mimo wszystko. Nie oszukujmy się, ten sprzęt w obecnym momencie, nie, temat kupowania telefonów u operatora, nie, wystarczy mi do moich potrzeb. Czy mógłbym usłyszeć pana zdanie na jego temat w stylu krótkiej recenzji? Jeszcze jedna sprawa, co uważa pan za w obecnym momencie do kupowania telefonów u operatorów? Przepraszam, mylą mi się literki. Chodzi mi o ten system, który jest wersją generyczną. W obecnym momencie proszę pańską osobę o doradzenie mi, jak powinienem w obecnej sytuacji postąpić. Z góry dziękuję. Czyli ja bym tak, ja bym wybrał albo A50, albo wybrałbym, bo jest, myślę, że już tańsza, i albo wybrałbym Mi 9T, który wygląda lepiej od Mi 9SE i wydaje mi się, że lepiej też działa. Z aparatem myślę, że dość podobnie. P Smarta Z na pewno, mając takie telefony do wyboru, bym nie wybierał. Można poczekać do Mate 30 Lite, nie wiadomo, czy on będzie na Androidzie, więc tutaj jeszcze bym się też myślał o tym, jak to może wyglądać. Natomiast pewno bym wybrał któryś z tych modeli jednak. A poszedłbym pewno albo w A50, albo Mi 9T. Szat
Teku. Czemu mój A50 streamowałem poprawki z kwietnia, a jest sierpień, w innych sieciach już są z lipca? No, masz odpowiedź. No jednak pewno kwestia operatora, kiedy on to wydaje, dlatego ten branding telefonu to jest po prostu straszna rzecz. Eseczka Editor. Cześć Robert, czy masz może w planach zrobić recenzję P-Smarta Z? Tak jak powiedziałem, mam już go ponad tydzień, więc na początku przyszłego tygodnia będzie. Tak samo Mi Band 4. Jakub 1993. Cześć Robert, jak Ci się podoba finał 6 sezonu The 100? Ogólnie cały sezon. Czy słyszałeś, że kolejny sezon będzie ostatnim? Jakby do Ciebie mógł zakończyć się serię odnośnie smartfona? Czy uważasz, że Sony i HTC wyjdą jeszcze na prostą, czy pożegnamy się z tym firmą w przyszłym roku? Odnośnie The 100, to nawet nie wiedziałem, że to jest finałowy odcinek, przyznam szczerze, ale jakoś tak w ogóle ten sezon mnie tak najgorzej mnie wciągnął. W sensie najbardziej mi się podobało wszystko, co było powiedzmy z tymi ziemianami, z tą kopalnią, z tym z tą Mount Weather, tak, no. Jakby te klimaty. Tutaj ten sezon mi się najmniej podobał. No zobaczymy, no mam nadzieję, że jakoś to będzie inaczej wyglądało jednak w przyszłym sezonie. Odnośnie Sony i HTC. Sony może zasilone, albo jeżeli będzie robiło to tak, że na przykład będą jakieś GIF, jakieś połączenia bardziej jeszcze skonsolidują konsolę z telefonami, jeszcze z filmami, żeby to było tak jakby mocno połączone. Może to też jest, jakby wynika, może to też wynika z tego, że po prostu jakby ten dział przestał istnieć i się dzielił tam, czy włączył w inny. To może tak. HTC chciałbym, ale myślę, że U12 Plus to był ich najlepszy telefon i tyle. Jeżeli oni przed rok nie potrafili zaktualizować flagowca, to nie. Jeden telefon, mają jeden telefon flagowy, nie potrafili go przez rok zaktualizować. To nie, niezbyt dobrze mówię o tej firmie niestety. I szkoda mi oczywiście obu firm. Wojtek Frankowski. Cześć Robi, jaki telefon polecasz do 1500? No gadaliśmy przed chwilą o tym. Ktośowski. Niedawno kupiłem Mi 9. Muszę powiedzieć, że telefon jest świetny. Na wakacjach robi świetne zdjęcia i filmy. Ekran jest dobry. A co do baterii, to jest to moje drugie urządzenie i oprócz tego mam iPada, na którym oglądam filmy itd. Więc braki w baterii mi nie przeszkadzają. No i gites. Fajnie, że jesteś zadowolony. Marek, cześć. Kupiłem właśnie S10 i chcę dokupić bezprzewodowe ładowarki, ale gubię się w tym. W związku z tym pytanie, czy żeby działo szybkie bezprzewodowe ładowanie, to kabel jest też ważny? Tak, oczywiście. Nie może być ładowarka podpięta do kabla i adaptera, który jest tam powiedzmy jednoamperowy. To nie ma szans. Możesz powiedzieć, na co mam zwrócić uwagę przy zakupie ładowarki, żeby działo szybkie bezprzewodowe ładowanie? Nie chcę oryginalnej ładowarki Samsunga, bo są ekstremalnie drogie. Jest też pełno takich, ale to chyba podróby. Znaczy, i sprawdziłbym, bo ja nie pamiętam dokładnie ile tam, czy to jest 20, czy 25W, chyba 20W jest szybkie ładowanie w S10 indukcyjne. No i brałbym taką, która jest w stanie obsłużyć takie ładowanie, tak? A później na pewno dostaniesz kabel, więc kabel powinien jakby to ogarnąć. Z adapterem różnie to bywa, więc wtedy musisz zadbać o adapter. I pewno bym sobie podłączył jakiś taki adapter od Samsunga, bo może to najlepiej po prostu wpływać na baterię. Tak mi się wydaje. Chociaż nie jest to galwanicznie połączone, więc nie powinno mieć wpływu tak na dobrą sprawę. Więc szukam czegoś po prostu zgodnie z tą mocą, którą jest w stanie odebrać S10. Jest ładowarka indukcyjna, która może taką ładowarkę dostarczyć, ale też nie kupuj jakiegoś szajsu, no bo szkoda telefonu, który na przykład miałby się przerywać ładowanie co chwilę, żeby miałby ci zepsuć telefon. Bo lubię, mogę i chcę. Cześć, zakupiłem ostatnio Mi 9, stąd moje pytanie. Czy korzystając z telefonu na co dzień i na przykład odpisywanie wiadomości co 3-4 minuty, a w międzyczasie odkładanie ładowarki indukcyjną, tego też mam 80-90-100% i odkładanie na ładowarkę indukcyjną w domu lub też w samochodzie jest bezpieczne dla baterii. Znaczy, telefony nie lubią tak, żeby po prostu być cały czas w tych maksymalnych poziomach, tak? Teoretycznie nic nie powinno się stać, jeżeli ona jest między tam powiedzmy, nie wiem, 50-80% i cały czas ją troszkę doładowujesz. Ale tak odkładanie co 3 minuty to chyba też bym tak nie robił, nie? Starałbym się, nie wiem, naładować go do 100 jeszcze koszą. Nie wierzę. Starałbym się raczej naładować do 100% i później na przykład rozładować do 70% i tak w kółko w takich cyklach. Witaj Robercie. Zmieniam telefon i rozważam tylko dwa urządzenia, no to 8 Note 9, oczywiście Samsungi, nie wiem czy opłaca się dopłacać. Telefon ma być na 2 lata, oglądam dużo filmów, robię czas jakichś rzeczy w PowerPoincie, dlatego rysik niezbędny, jakieś gierki. Aparat totalnie nie gra dla mnie roli, co do baterii to i tak telefon nie jest używany, od razu rzucam go na ładowarkę indukcyjną. To powinienem wybrać twoim zdaniem. Czy te 500 zł jest warte nowszego procka, większej baterii i kilku małych bajerów?
telefon do 1000, znaczy ja bym pewno dołożył, tak, no bo jednak jest szansa, że Androida 10 w pierwszej kolejności Note 9 dostanie, nie wiadomo jak, zresztą tam dwuletnie już właściwie fragowce, więc może też, ale może jednak później. I no ja bym pewno się pokusił, no możesz poczekać teraz, tak, jeszcze w momencie, kiedy Note 10 wyjdzie na wyjdzie do sprzedaży i wejdzie właściwie na rynek, ludzie zaczną go gdzieś tam odsprzedawać, to może faktycznie po jakimś czasie Note 9 też gdzieś tam stanie, więc pewno bym poszukał wtedy. Do 1200 dla babci, musi mieć IP68, ok aparat i ok baterię, w jednym co na nim robi to WhatsApp, dzwonię i granie kryształki. Sorry, że tyle rozpisałem. Znaczy, ciężko powiedzieć, wodoodpornych telefonów za 1200 zł właściwie nie ma. Jak miałbym pamiętać o telefonie, który jest wodoodporny, to chyba A5 2017 teraz by się łapał, a tak z takich innych telefonów, które są wodoodporne, może być ciężko. Pewno jakiś stary flagowiec, może jakiś LG G6, coś takiego, czy G7, nie wiem, za ile można je teraz wyrwać, więc może tutaj. Dominik Głowacz, czy tobie też się wydaje, że z roku na rok producenci smartfonów stawiają coraz to inne super funkcje, przykładowo czytnik w ekranie, notche, wszelakiego rodzaju szerokie kąty aparatów? Wydaje mi się, troszeczkę to wygląda, że troszeczkę tak to wygląda, przywiązują większą uwagę do innych funkcji, przez co cierpi reszta specyfikacji, czy też doposażanie, jak na przykład brak karty pamięci czy jacka. Ciężko powiedzieć, tak? No muszę się czymś wyróżniać, skoro mamy telefony, które różnią się tylko obudową, więc są tylko kwestią indywidualną jakby podejścia, to specyfikacje są właściwie wszędzie takie same, no to jednak te funkcje są bardzo ważne, szczególnie dla ludzi. I oprócz tej płynności działania, wyników na baterii i tak dalej, więc myślę, że jakby jest to istotne, tak? Teraz jeżeli na przykład mamy telefon, już pomijając to, kto co bardziej lubi, ale jeżeli mamy telefon, który ma kosztować mniej więcej podobne pieniądze, to jeżeli wypuścisz flagowca, który jak na przykład LG G8S ma skaner odcisków palców z tyłu, a cała konkurencja właściwie ma w ekranie, no to znaczy, że ten telefon jest po prostu jakby też gdzieś tam przyoszczędzono na niego, tak? Przyoszczędzono na technologii, która mogłaby być po prostu lepsza, a jednak tego nie mamy, a w innych telefonach mamy to już w tym roku, albo nawet już w zeszłorocznych modelach już było, więc kwestia jednak takiego wizerunku też mi się wydaje, to nie chodzi tylko o stricte takie bajery. Krzysiek, kto by się spodziewał, Galaxy O3 2000 otrzymuje Androida 9, no nieźle, no dobre. Miłosz Marcinak, witam robicie, od 2 lat posiadam G6 i porząd zmianę. Z racji, iż G6 był flagowcem, wolałbym go zmienić również na jakiegoś flagowca. Najbardziej brałem pod uwagę S10, zależy mi na dobrych zdjęciach i w tym przypadku szeroki kąt jest dla mnie niezbędny. Chcę także, aby telefon posiadał złącze mini jack, bo lubię słuchać muzyki wysokiej jakości na ulubionych słuchawkach. No i to właściwie to możemy już skończyć temat, no bo właściwie jacków, no zostało na przykład LG G8S też z jackiem, tak, ale raczej będzie on słabszy w wielu aspektach, chociażby głośników moim zdaniem, zewnętrznych głośników od S10 czy ekranu, to tym bardziej, więc S10 jest mocno uniwersalnym telefonem i fajnie, że mam aż 3, bo muszę wybrać mniejszą wersję i jakby część parametrów zostaje niezmiennych, tak, bo szeroki kąt również jest w S10e. Jaki jest najlepszy smartfon na Androida? Czym nie wiem, ja nie testowałem nic dawno na Android Wear, więc ciężko mi jakby się do tego odnieść. Wiem, że dużo osób lubi tego Fossila, bo on jest fajny, ładnie wyglądają i tak dalej, tylko baterie mają jakieś tam straszne, chociaż ta piąta generacja teraz co wyszła podobno jest dużo lepsza pod tym względem. No Galaxy Watch myślę, że są, tak jak Adi Apolony mówi, to są naprawdę bardzo fajne zegarki i spoko, większość funkcji tak jak na Samsungu po prostu działa. Maciej Korpiela. Cześć Robert, jaka moc ma ładowarka do Pixela 3? Chcę zakupić jednego z dwójki telefonów S10L lub Pixela 3 i zastanawiam się, który lepiej wytrzyma na baterii. Wiem, że oba mają z tym problem, ale chcę mieć kompaktowy telefon, który z nich będzie lepszy, głośniki stereo, bo to również ważne. Czy wibracje w S10e są przyjemne? Tak, wibracje są przyjemne, chociaż Pixelu moim zdaniem są trochę zdecydowanie mocniejsze, bym powiedział. Nie, że przyjemne, ale zdecydowanie, znaczy przyjemność jest podobna, ale mocniejsze są na pewno, jest taki mocniejszy kop. Głośniki myślę, że jednak w S10e będą trochę lepsze ogólnie, chociaż te w Pixelu są też naprawdę bardzo dobre. Ogólnie bym się pewno, jeżeli miałbym się zastanawiał między tymi dwoma modelami, to pewno ogólnie ze względu na szeroki kąt S10e jest troszkę bardziej uniwersalny. Czy S10e ma porządny Always On Display, który wyświetla wszystkie powiadomienia? Tak, oczywiście.
Marek Atysiewicz, korzysta jeszcze w domu z Windowsa? No, mam na komputerze, ale tak włączam od czasu do czasu, jak coś tam chcę poszukać, jak tam szukałem ostatnio jakieś gierki, żeby coś pograć, ale tak na co dzień jako daily już nie, już jestem totalnie na Macu. Michał, a witaj Robercie, w ciągu tygodnia będę chciał wymienić swojego poczciwego Redmi 3S ojej na coś nowszego. Zastanawiam się nad Xiaomi 9T lub Pixelem 2 XL. Oba telefony jestem w stanie dostać za około 1500, co mi polecisz? Powiem tak, głośniki lepsze w Pixelu, aparat lepszy w Pixelu, chociaż z mniejszymi możliwościami, no bo Mi 9T ma jednak szeroki kąt. Bateria lepsza w Mi 9T, ekran różnie, zależy jak trafisz w 2 XL, chociaż chyba teraz już nie ma problemów, więc stawiam gdzieś tam remis. Mi 9, bateria chyba podobnie też również, bez jakiegoś większego problemu. No, wyglądowo oczywiście, jeżeli chodzi o front, Mi 9T wygląda znacznie lepiej. A znalazłem też na Amazonie Pixela 3a i 3a XL w okolicach 1400-1600, może być któregoś z nich. Aparat mają takie jak w trójce, ale jednak reszta rzeczy zapraszam do recenzji 3a XL. Wypada tam troszkę gorzej, więc możesz sobie tam zerknąć. Ja spokojnie bym pewno brał któryś z tych modeli i nie czułbym się poszkodowany. Myślę, że każdy z nich jest naprawdę bardzo dobry. Pytanie Q&A. Która paska smartna jest najbardziej przybliżona do zwykłego ciśnieniomierza i najlepiej podaje tętno i pulsu? Nie wiem, ciężko powiedzieć. No na pewno wielkość też ma tutaj znaczenie, więc pewno smartwatche trochę lepiej to mierzą, ale Mi Band 4 ma bardzo podobne, jak patrzyłem, wyniki plus minus tam, nie wiem, 5-7 punktów uderzeń jak Apple Watch, więc wydaje mi się, że jest to całkiem sensowne. Obiad mam, dobra. Erior, czy opłaca się kupić Galaxy S8 2019? 8 Plus 2019. Na pewno bym szukał już S9, tym bardziej, że ceny też mocno spadły. No mówię, można poczekać jeszcze, aż wyjdzie no 10, może gdzieś tam będą jakieś sensowne telefony, które można gdzieś tam ewentualnie odkupić w lepszej cenie. Ale myślę, że to nie jest też jakby złe podejście. S8 Plus może być super telefonem nadal. Wygląda bardzo podobnie, ma świetny ekran. Jeżeli mówimy o nówce, to masz gwarancję i tak dalej, więc wszystko spoko. Co byś brał jako smartfon na 2 lata? Mi 9T czy S8 Plus? Pewno S8 Plusa bym wybrał. Chyba bym wybrał S8 Plusa, bo na pewno ma lepszy ekran, wygląda trochę ładniej, jeżeli chodzi o proporcje, bo wiadomo, że bezramkowy Mi 9T jest bardziej. Chyba bym S8 Plusa wybrał. Który z wymienionych smartfonów posiada lepszą jakość dźwięku i lepszy wyświetlacz? Wyświetlacz i audio myślę, że będzie dla S8 Plusa. Mi 9T na pewno może szybciej działać ze względu na to, że po prostu jest lepiej zoptymalizowana nakładka. USB otokie i żyroskop. Żyroskop tak, OTG nie pamiętam, przyznam szczerze. Czy mieszczą się w kieszeni? Spokojnie. Dla mnie dużo większe się mieszczą. Eseczka Editor. Jaki telefon polecasz wziąć w ofercie abonentowej różowej sieci? A ja nie znam oferty różowej sieci, więc ciężko mi powiedzieć. Tak? Możesz mi podać jakiś konkretny model i mogę się wtedy tylko odnieść. Paweł Oku, jak wyobrażasz sobie smartfony Xiaomi za 5000? Nie wyobrażam sobie. Nie, bo Xiaomi to nie będzie wtedy to Xiaomi. Wiem, że kiedyś te telefony będą tyle kosztowały, ale póki mają takie modele, które są jak Mi 9T czy Mi 9 i naprawdę są wręcz aż dumpingowe, to myślę, że to po prostu czyni tą firmę tym, czym jest teraz. Jeżeli będą mieli inne ceny, no to pojawi się inna firma, która będzie takim nowym Xiaomi. Peter PKP, czy jest możliwość załączenia Always On Display na J5 2017 Oreo? Nie pamiętam. Nie, przyznam się, że nie pamiętam. Musiałbym być zaraz do mojej recenzji, a też nie wiem, czy miałem na niego na Oreo, czy nie. Odnośnie Android Auto, planuję kupić kompatybilne radio, nie wiem jak będzie działać. Jeżeli, no czy Android Auto jest super, szczególnie w tej nowej wersji działa znacznie lepiej. Ja ostatnio testowałem kiedyś, jak jechałem nad morze do Kobrzegu, ale to chyba jeszcze nie było tej ostatniej wersji. Ale polecam, naprawdę. Jak jedziesz gdziekolwiek, ja nawet po Poznaniu jak jeżdżę, to włączam sobie Google Maps, bo może znam jakieś tam skróty, powiedzmy coś, ale nie wiem, gdzie jest wypadek albo gdzie jest jakiś korek, a Google Mapsy to wiedzą. Nie wiem jak, znaczy wiem jak, ale po prostu robią to fenomenalnie. Spot, siemka, czy jest opcja AOD na Motorola G7 Power? Nie miałem, ale podejrzewam, że jest na innych tak samo jak na G7 Power, jak na poprzednich, to jest tylko ten Halo Moto wyświetlacz. Rafał Kosakowski, witaj Robercie. Który telefon według Ciebie robi lepsze zdjęcia? No 5 czy S6? Oczywiście, że S6.
FM349. Cześć Robert, ostatnio pytałem o telefon za 1200, ale był część się zwiększył do 1850. Przechodząc do sedna, myślałem o OnePlusie 6T i Mi 9. Który twoim zdaniem lepszy? Bardziej zależy mi na wydajności baterii. Bardziej jednak jestem przekonany do OnePlusa. Jak uważasz? Znaczy, ogólnie pewno Mi 9 to jest bardziej wszechstronny, tak? Bo jest szybszy ze względu na speckę, ma szeroki kąt, wygląda trochę lepiej. Pewno bym się wybrał mimo wszystko Mi 9T. Nawet nie wiem, czy bym brał OnePlusa 7 względem Mi 9T. No, serio. Krzysztof Borkowski, pytanie nietechnologiczne. Czy wybierasz się przyszły weekend do Gdyni na werwę, zobaczyć Roberta i George'a oraz pozostałych członków? Chciałbym, ale niestety nie za bardzo mogę, bo mam teraz mocno napięte weekendy, biorąc pod uwagę, że w październiku będę miał krótki wyjazd na wakacje, więc dużo rzeczy muszę po prostu robić, takich innych, niezwiązanych powiedzmy z YouTube'em, które muszę gdzieś tam ponadganiać. Więc chciałbym, ale niestety nie. Czy będzie recenzja Mi 9 te Pro, pyta Adi Opalony. No, jak mi się uda dorwać taką wersję albo ten K20 Pro, to chętnie, ale niestety na razie nic się nie zapowiada. Na razie telefonu nie. I ostatnie nie Falkausz. Cześć Robert, co sądzisz o kanale Apple na YouTube i kanale Technostrefa? Jednych i drugich chłopaków znam. Powiem tak, no, lubimy się, bo rozmawiamy, jak się poznaliśmy wielokrotnie z Szakalem, chociażby miałem kontakt, ostatnio gdzieś tam jechaliśmy razem nawet i jakby lubimy się, myślę, że tak po prostu na stopie osobistej. Co do prowadzenia kanału, no to każdy chyba z nas ma inną wizję. Staram się nie krytykować. Kiedyś raz już kogoś skrytykowałem na polskim YouTubie, później były tylko z tego większe problemy. Staram się nie krytykować, każdy ma swoją drogę i każdy będzie musiał sobie kiedyś spojrzeć w oczy i powiedzieć, czy robił to dobrze. Czego ostatnio czas nagrywasz Q&A wyłącznie w niedzielę? To oznacza stały powrót na niedzieli? Nie. Dzisiaj jest sobota, mam nadzieję, że uda mi się to wrzucić w sobotę. Propsy za poprawne przeczytanie mojego nicku w ostatnim Q&A. Co sądzisz o nowym nazewnictwie iPhone'ów? Bez nadziei. Znaczy, jeżeli Pro będzie faktycznie Pro, że będzie miał jakieś dodatkowe rzeczy i będzie, nie wiem, miał wyższe odświeżanie ekranu, będzie miał jakieś tam wsparcie z wyższą, szybszą pamięć, albo będzie miał więcej pamięci ekstra, albo będzie miał jeszcze dodatkowo jakiś kolejny obiektyw do odczytywania tam głębi, jeżeli będzie miał mniejsze ramki, będzie inny po prostu od kolejnego iPhone'a, bo jeżeli wszystkie trzy iPhone'y będą takie same i tylko jeden będzie się nazywał Pro, to dla mnie śmiech. Więc tyle. Ale postaram się iPhone'a dość szybko załatwić i to było 303 Q&A. Dzięki bardzo, trzymajcie się, pa, uciekam, bo obiad, jak słyszeliście, 10 minut temu miałem.